Tego totalnie nikt się nie spodziewał. Fortnite właśnie zaupdate'ował najrzadsze skiny muzyczne, dokładnie z top 3 skinów muzycznych serii Icon, które powrócą teraz do Fortnite'a na 100%. Szykuj fałdolce, śpiem dokładnie, co wróci teraz do Fortnite'a z muzycznych rzeczy i nie tylko. I to są skiny, których nie było po 500-800 dni, czyli najrzadsze rzeczy. Powiem ci o powrocie Kratosa i Lewiatana, bo został zaupdate'owany podczas wczorajszego update'u i może wejść każdego dnia do Fortnite'a. O powrocie Travisa i nowym evencie w Fortnite'zie, który już w ten piątek trafi do gry, z mini karnetem bojowym, darmową lotnią, skinami i masą rzeczy, które musisz sobie zgarnąć. Ale pamiętaj, szybki konkurs na 1000 fałdolców. Zapisz się, bo wyniki już ten piątek na live z nowego update'u i eventu. Wystarczy zobaczyć, czy nie wygasz ci kod KAMSTAR/Fortnite. Subik, łapka w górę, follow na Instagramie StayKAMSTAR, link w opisie i komentarz pod filmem, który masz w opisie, ze swoim nickiem z Instagrama, a wyniki na Twitchu, gdzie codzienne streamy z Fortnite'a nie tylko, a my lecimy. Pierwsze co, po wczorajszym update'cie Fortnite oszukał oficjalnie wszystkich graczy w Fortnite'cie i Epic zrobił największą zmianę tak naprawdę przez 7 lat w Fortnite'cie i musisz o tym wiedzieć. Oficjalnie Fortnite usunął właśnie rzadkości skinów, czyli tak jak do tej pory mieliście, że zielony skin kosztował 800 fałdolców, niebieski 1200, a na przykład pomarańczowy legendarny 2000 fałdolców, to oficjalnie już tego nie ma. Pomimo że płaciliście 2000 fałdolców za najrzadsze skiny w Fortnite'cie, to teraz jest to już totalnie zmienione i wszystkie skiny wyglądają tak samo. Epic Games ogłosiło, że chce odejść od konceptu Battle Royale, czyli od tego, czego na czym się Fortnite wybił, i teraz wszystkie skiny będą wyglądały tak samo. I co ciekawe, gracze doszukali się tej jednej mega ważnej rzeczy, że prawdopodobnie Fortnite właśnie zaczął oszukiwać swoich graczy, dlatego że Epic może teraz zacząć bardzo drożej sprzedawać skiny, dlatego że jeśli nie ma teraz rzadkości skinów, to nie będziemy wiedzieli, jaki skin na przykład byłby zielony, niebieski, i prawdopodobnie skiny w Fortnite po prostu będą teraz dużo, ale to dużo droższe. I napiszcie w komentarzu, co o tym sądzicie, ale gracze strasznie krytykują tą zmianę. Kolejna ważna rzecz, to już w ten piątek dostajemy nowy totalnie update, dokładnie o godzinie 15 bądź 16. Będziemy oczywiście wtedy robić mega mocnego live'a, ale w skrócie będzie to kolejna kolaboracja z awatarem Legendanga i będzie to już główny event tego sezonu. Dlaczego? Bo jesteśmy tutaj takie rzeczy jak mini karnet bojowy z około 10 nagrodami, który będzie teraz widzieć na ekranie, darmową lotnię dla wszystkich graczy, skiny w karnecie bojowym nowym tym mini, no i ogólnie masę rzeczy. Ale może od początku, dokładnie w piątek około 15-16 wejdzie specjalny update w Fortnite, w którym Epic Games łączy nam nowe 3 mityki, które będą oczywiście związane z żywiołami skinów, które teraz weszły do Fortnite'a, czyli oczywiście ogień, ziemia i chyba powietrze. Do tego również zostanie każdy gracz za samo wejście do gry, w tym ty też, po prostu mini karnet bojowy, czyli coś tak jak myśmy teraz z żółwiami ninja na przykład, Star Warsami czy Dragon Ballem, i będzie to działo w ten sposób, że każdy z was dostaje mały karnet bojowy i po prostu co około 3 dni wykonujecie kolejne zadania i im więcej tych zadań zrobicie, tym więcej punktów zbieracie i każdy punkt oczywiście dokłada się wam do kolejnych poziomów. Jeśli napełnisz cały ten karnet bojowy, to zgarniesz około 10 darmowych prezentów, a w nim będą takie rzeczy jak kill-offy, malowania, jakieś tam prezenty, poziomy, plecaki i naprawdę dużo fajnych rzeczy. I z tego co wiadomo, również na początku tego karnetu będzie skin Aanga, czyli oczywiście skin, który awatara nie trafił do sklepu i będzie on po prostu w tym karnecie bojowym. I co ciekawe, podobno dla wszystkich graczy będzie totalnie darmowa lotnia AP, czyli tego fajnego bizona. Z tego co wiadomo, będzie trzeba zbierać specjalne jakieś emblematy, wykonywać też zadania i następnie za zebranie ich wszystkich pod koniec tego eventu odbierz tą lotnię totalnie za darmo. A odnośnie samego skina Aanga, to będzie on w karnecie bojowym prawdopodobnie właśnie tym mini, aczkolwiek będzie on dopiero po zakupie większej wersji tego karnetu, czyli za około 1000 fałdolców, jeśli kupisz sobie powiększony karnet, to otrzymasz łącznie około 10 dodatkowych nagród, w tym właśnie tego skina. I najważniejsza rzecz, jaką musisz wiedzieć z dzisiejszego odcinka, to powrót najbardziej OG skinów muzycznych serii, które właśnie zostały zupdate'owane. Podczas wczorajszego update'u Epic zaktualizował najrzadsze skiny muzyczne, ale nie tylko, są to skiny, które powrócą dokładnie po ponad 500 dniach, a niektóre nawet po 800 dniach do Fortnite'a. I powiem ci dokładnie, co musisz wiedzieć o powrocie top 3 najrzadszych skinów serii ikon muzycznych, które wejdą teraz oficjalnie do Fortnite'a i będziesz mógł je kupić, na które wszyscy czekali. Oczywiście są to muzyczne rzeczy, więc będą one mega rzadkie. Do tego powrocie Kratosa, Lewiatana, bo został on znowu zupdate'owany dokładnie wczoraj. No i oczywiście o Travisie i wszystkich skinach, które przez najbliższe 2 tygodnie będą wchodziły do Fortnite'a, a ty możesz je kupić z kodem KAMSTAR2. Pierwsze skiny, jakie wejdą, a właściwie o których powinieneś wiedzieć, są to skiny z top 3 najrzadszych skinów serii ikon muzycznych. Jest to dokładnie pack 2 specjalnych skinów, których nie było turbo dawno. Te skiny były ostatnio około w rozdziale trzecim w Fortnite'cie i są to skiny, na które każdy, ale to każdy czekał. Jest to dokładnie Anderson Pack i Bruno Mars. Oba te skiny zostały zupdate'owane podczas wczorajszego update'u i w ciągu około 2 tygodni powinny trafić do Fortnite'a i w 95% jestem pewny, że te skiny trafią dokładnie w kwietniu do Fortnite'a. Kolejne rzeczy, które się pojawią, no to oczywiście
oczywiście Coachella. Coachella oficjalnie została zaupdate'owana i wszystkie trzy z Coachelli powinny powrócić teraz w Fortnite. Prawdopodobnie mogą być one w okolicach 12-13 kwietnia, ale pewne jest to, że będą one po prostu w kwietniu i wtedy też możecie kupić takie skiny jak Alto, Strofka czy inne fajne rzeczy, no właśnie z tej serii, a przypomnijmy, że Coachella jest jednym z najlepszych zestawów, jakie istnieje w Fortnite i również Coachella wejdzie wraz z nowym eventem i nowymi dwoma skinami. Będą to skiny astronautów, które wyglądają dosyć dziwnie i te skiny akurat są po prostu dosyć słabe, ale stare skiny Coachelli koniecznie sobie kupcie. Kolejna ciekawostka to nowy skin J Balvina wchodzi do Fortnite'a. J Balvin oficjalnie otrzyma kolejną kolaborację z Fortnite'em wraz z nowym skinem. Jego skin powinien być dostępny również gdzieś w okolicach drugiej połowy kwietnia i będziemy mogli go kupić w sklepie Fortnite. Nie wiadomo, czy skina będzie można wygrać w jakimś turnieju za darmo, bo często faktycznie tak było, jeśli twórcy wchodzili do Fortnite'a i na przykład taki turniej miał właśnie Anderson Pack, Bruno Mars czy J Balvin właśnie w poprzednich wersjach i to i dokładnie nie wiadomo, kiedy dokładnie ten skin miałby mieć taki event, jeśli w ogóle miałby mieć, aczkolwiek skin niedługo trafi do Fortnite'a i będzie to J Balvin w wersji takiego szkieletu, tylko że cały pokryty magmą i ogniem skin wygląda naprawdę dobrze i będzie to już dokładnie trzeci skin J Balvina, którego będzie mogli sobie zgarnąć, co również oznacza, że stary J Balvin niedługo również powinien pojawić się w Fortnite'cie i z kodem Kamsta 2 będziecie mogli go niedługo kupić. I z tego co mega ważne, Kratos dalej może powrócić do sklepu Fortnite wraz z Leviathanem, skąd to wiemy? Dokładnie dali nam informację leakerzy, że Kratos i Leviathan dalej znajdują się w API sklepu, co oznacza, że każdego dnia mogą one trafić do Fortnite'a. Jest to dokładnie zrobione w ten sposób, że wszystkie skiny, które w ciągu najbliższych 2 tygodni powinny trafić do Fortnite'a, są dodawane do API sklepu, czyli dokładnie jakby do plików Fortnite'a i wtedy, jeśli te skiny się tam znajdują, mogą one dokładnie w dowolnym momencie wejść po prostu do sklepu Fortnite, jeśli jakiś pracownik je tam doda. I jeden z leakerów zauważył również, że Kratos dostał jeszcze jeden minimalny update, podobno w plikach gry, wraz z Leviathanem i bardzo możliwe, że niedługo trafi on do Fortnite'a. Ja oficjalnie uważam, że Kratos trafi po prostu któregoś dnia do Fortnite'a, dokładnie w jakiś losowy dzień, kiedy Epic Games będzie chciał go przywrócić i będzie on po prostu kilka dni do zakupu w sklepie Fortnite. I co ważne, Kratos i Leviathan powinny kosztować tyle samo co kiedyś, czyli Kratos 1000 V-dolców, 1500 skin Kratosa, a cały zestaw wraz z lotnią 2200 V-dolców. Jednak żadnej dokładnej daty niestety nie znamy powrotu Kratosa i możemy po prostu liczyć, że wejdzie on danego dnia i co również mega ważne, no to oczywiście jest to, że Kratos 20 kwietnia będzie miał swoją jakby 6. rocznicę, no właśnie wejścia tak naprawdę gierki God of War i niektórzy sugerują, że właśnie około 20 kwietnia moglibyśmy dostać skina Kratosa do Fortnite'a wraz z całym pakietem, aczkolwiek jest to tylko teoria, no ja myślę i tak Kratosa niedługo otrzymamy. Kolejny skin, który powróci, no to jest to Janki po 800 dniach, czyli taki śmieszny szczurek z Gugimonów dokładnie z kolaboracji Fortnite'em i też często pytacie, czy Travis dostał update i czy Travis teraz wejdzie do Fortnite'a. I podczas obecnego update'u, pomimo tak wielu skinów muzycznych, niestety Travis nie dostał żadnego specjalnego update'u, co oznacza, że moim zdaniem Travis w tym momencie nie pojawi się w Fortnite'cie. Faktycznie Travis raczej powróci kiedyś do Fortnite'a i z kodem Kamsar 2 będzie mogli go kupić, jeśli jesteście szefami. Aczkolwiek w tym momencie główny temat jest to Kratos i Leviathan, bo te skiny są zupdate'owane, tak samo jak J Balvin, Coachella, Silk Sonic Cup i inne przedmioty, ale fajnie nam to pokazuje, że Silk Sonic wraca jako top 3 najrzadsze rzeczy, a dokładnie po dwiema innymi rzeczami bardzo rzadkimi właśnie z serii ikon muzycznych, poza Silk Sonic Cupem, czyli Andersonem, Pakiem i Bruno Marsem, jest tylko Travis, no i oczywiście Major Lazer, więc bardzo możliwe, że i te skiny za jakiś czas trafiłyby do Fortnite'a. I te rzeczy, które wam wymieniłem, powinny być dokładnie w okolicach kwietnia, no wszystkie do kupienia, a ja również zakładam, że będzie jeszcze więcej mega dużo emotek z serii ikon muzycznych, bo również parę nowych emotek wejdzie do Fortnite'a, ale stare emotki również powinny wejść, takie jak Greedy, czy jak parę innych fajnych rzeczy, dlatego że ich styl Lego zostały zupdate'owane, a jeśli coś dostaje Lego, to najczęściej trafia to mega szybko do sklepu Fortnite. Ale ty pamiętaj, subik, łapka w górę, kodzik, Kamsar o sklep Fortnite, jeśli jesteś szefem i wbij na poprzednie filmy i widzimy się dzisiaj na live, na YouTube i Twitchu, link w opisie i wbij na stronę. Trzymajcie, cześć!